Serdecznie witamy Państwa na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, jestem rzecznikiem partii. Ze mną jest pan poseł Grzegorz Braun, Dariusz Szumiło, przedsiębiorca oraz pani Adrianna Ucinkiewicz, mama małej, chorej, rocznej dziewczynki Mai, o której już mieliście Państwo okazję z tego miejsca, ale i z innych źródeł usłyszeć. Mama, która nie dość, że zmaga się z bardzo ciężką chorobą swojej przybranej córeczki, to z uwagi na panu zbrodniczy system, dziś zmaga się jeszcze z machiną policyjno-prokuratorską, w którą ją bezczelnie, arogancko wmanewrowano. Szanowni Państwo, wszelkie zabiegi, wszelkie manewry mające na celu zamianę ról ofiary i kata, jest to rodzaj podłości, nikczemności najgorszego sortu. Zresztą posłuchajcie Państwo od pani Adrianny, jak wygląda sprawa i jak potoczyły się losy pani Adrianny oraz jej małej córeczki Mai. Dzień dobry, proszę Państwa. Chciałabym powiedzieć, że jest mi miło. No niestety nie, nie chciałabym tu bywać, ale nie mam innego wyjścia. To jest jedyna moja deska ratunku, z czego dziękuję Konfederacji za umożliwienie tego, ponieważ no, bym została z tym problemem sama. Proszę Państwa, dostałam, tak jak na poprzedniej konferencji powiedziałam, że dostałam wezwanie do prokuratury. Stawiłam się do tej prokuratury. Proszę Państwa, mam postanowienie pani prokurator. Nie jest długie, za chwilę Państwu odczytam. Ale proszę jeszcze od pieca zacząć dla tych, którzy nie oglądali poprzednich odcinków tego serialu śmiesznego i strasznego jednocześnie. Proszę w telegraficznym skrócie, czego sprawa dotyczy? Dobrze, panie Grzegorzu. Dotyczy tego, że na umówionej wizycie przeprowadzenia badania przedoperacyjnego bardzo ważnego i wystawieniu pozwolenia przez panią kardiolog, pediatrę, żeby ta operacja się dziecka, tej majeczki mojej odbyła, no niestety pani doktor odmówiła badania, ponieważ pierwsze co naskoczyła na mnie i na babcie Mai z pytaniem, czy przyjęliśmy preparat, tak? Powiedziałyśmy, że nie, więc pani doktor odmówiła przeprowadzenia badania. No i od czego się zaczęło. Odmowa leczenia pod pretekstem niezaszczepienia. O, pięknie, nawet zrymowane. Dokładnie, panie Grzegorzu. No i od tego wszystko się zaczęło. Proszę państwa, opisałam to na Facebooku. Bardzo dużo osób się do mnie zgłosiło. Organizacja Łącznik z Wrocławia, dziewczyny i poseł Konfederacji Jakub Kulesza, biuro poselskie, że mi pomogą, że mnie wesprą. Była konferencja prasowa pod szpitalem 28 września i interwencja posła pana Tuduja. Proszę państwa, no pani doktor, doktor się powołuje, że od 28 września, od konferencji prasowej Konfederacji, gdzie to nie ja zorganizowałam, że nękam uciążliwie, natarczywie, niszczę opinię pani doktor, że ona się czuje zastraszona, że są jakieś groźby i tak dalej. No proszę państwa, nic takiego nie miało miejsca. Organizacja Łącznik zorganizowała pikietę pod adresem zamieszkania pani doktor na drodze. Pikieta była grzeczna, można odniosę się tutaj do Łącznika lub do Facebooka, zobaczyć, oglądnąć, żeby się państwo przekonali. W miejscu publicznym pani doktor jest osobą publiczną, ma zarejestrowaną działalność u siebie w domu. No i odbyła się też pikieta pod prywatną kliniką, gdzie pani doktor pracuje. Też to zorganizowała ta organizacja Łącznik. Proszę państwa, trzy skromne kobiety stanęły grzecznie, prosiły panią doktor, żeby się ustosunkowała, żeby wyszła, porozmawiała. Nie było wulgaryzmów, nie było żadnych ataków, naruszenia nietykalności mienia czy cielesnej. Proszę państwa, no pani pikieta odbyła się w poniedziałek, bo tutaj są użyte artykuły i podane mi wobec mnie takie uzasadnienie, pani prokurator, o co jestem oskarżona, artykuły. Więc to zawiadomienie złożone przez panią doktor w prokuraturze musiała złożyć po tych pikietach, tak? Bo te pikiety są takim pretekstem po prostu tego postanowienia. No i proszę państwa, no pikieta była w poniedziałek, więc pani doktor musiała we wtorek lub w środę złożyć te zawiadomienie na mnie. W czwartek, tak jak wcześniej wspominałam, było u mnie dwóch policjantów po cywilnemu późnym wieczorem w domu prywatnie z wezwaniem od tej pani prokurator na drugi dzień, na 9 rano, że mam się stawić. Napisałam, że stawić się nie mogę. Nawet nalegali, żeby w weekend, w sobotę lub w niedzielę, że się stawię do pani prokurator. Ona chętnie mnie przyjmie
Sejmie i załatwimy tą sprawę. Takich słów użył pan policjant. Rozmowa oczywiście jest nagrana. No i cóż, proszę państwa, no ja się stawiłam do prokuratury 25 października w poniedziałek. To pani prokurator w ciągu tygodnia już miała zgromadzone dowody przedstawione przez panią doktor Raś, przesłuchanych dwóch świadków, dołączone nagrania i jak ja byłam u pani prokurator w poniedziałek, to już we wtorek o 9 rano następnych dwóch świadków było umówionych na przesłuchanie pani doktor Raś, więc no, prokuratura tu zadziałała bardzo szybko, w ciągu tygodnia, a tutaj chcę nadmienić, że ja złożyłam zawiadomienie w prokuraturze, no i już dwa tygodnie jest cisza, nie mam nic. Zero odpowiedzi, nie wiem na jakim etapie w tej samej prokuraturze, tak? A w jakiej sprawie pani zawiadomiła prokuraturę? Ja złożyłam zawiadomienie o możliwości podejrzenia popełnienia przestępstwa przez panią doktor Raś poprzez odmowę wykonania badania, po prostu warunkując to tym, że ja nie jestem osobą zaszczepioną ani babcia dziecka. Czyli po tym ewidentnym złamaniu zasad nie tylko etyki lekarskiej, dokładnie, ale także prawa, które penalizuje odmowę spieszenia z pomocą choremu, pani zawiadomienie nie ma dla pani znanego dalszego biegu, natomiast wobec pani podjęto taką kontrakcję i pani jest oskarżana już w tej chwili, nie podejrzana, tylko oskarżana o to, że pani działa na szkodę, że pani narusza dobra osobiste pani doktor Raś. I to jest coś, szanowni państwo, co sprawia, że traktujemy tę sprawę jako być może pilotażowy projekt zniszczenia przykładowego osoby, która utrudnia realizowanie projektu segregacji sanitarnej. Co dalej się dzieje? Proszę państwa, no dostałam postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Tutaj nie będę czytać tych wszystkich artykułów, dane, może. Czy tu są dane osobiste? Tak, tak, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej Małgorzaty Raś oraz świadkiem, z pani strony, tak, na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakaz kontaktowania się. A co, jeśli pani uda się do tego samego ośrodka opieki zdrowotnej, w którym pracuje pani doktor i będzie pani próbowała korzystać z usług innych lekarzy? No właśnie, panie Grzegorzu, dobre pytanie. Proszę państwa, no pani prokurator tym postanowieniem tak jakby po prostu no, zablokowała mi korzystanie ze szpitala publicznego, tak? Bo to jest najbliższy dla nas szpital. Tam się urodziła moja córka, Maja się tam urodziła, jest tam leczona, jest tam znana, jest tam jej karta pacjenta, tak? I teraz jakby się coś działo, cokolwiek, no to ja, wychodzi na to, że ja biorąc dziecko, wsiadając do auta, ja muszę zmieniać szpital, zmieniać lekarzy, bo no przecież, proszę państwa, ja nie wiem, gdzie, to nie jest napisane, gdzie mam jakich miejsc unikać, w których godzinach. Przecież ja mogę panią doktor spotkać przypadkowo na parkingu, na korytarzu w szpitalu, ona zadzwoni po policję i przyjadą, że ja naruszam postanowienie prokuratury i nie daj Boże, no, no zostanę w kajdankach wyprowadzona, tak? Zresztą nawet w prywatnej tej klinice pani doktor sama tam też nie pracuje, tam przyjmują też inni lekarze, kardiolodzy, tam jest dobry sprzęt medyczny, tak? I tam często było korzystane z prywatnych usług. No, tym postanowieniem jest tak samo przez panią prokurator dozór policji. Nie jest tu napisane, czy gdzie mam się stawiać, na jaki komisariat, w jakich godzinach, czy raz w miesiącu, raz w tygodniu, nie wiem. Po prostu jest to tak naciągnięte pod te artykuły, że no, no proszę państwa, no jest to dla mnie nieczytelne. Mało tego, pani prokurator, po prostu moje zaświadczenie lekarskie, które jest do wglądu, wzięła, wyszła z gabinetu, poszła do innego pomieszczenia, skserowała, kiedy pan mecenas, który ze mną był,
powiedział, że dotąd jest mu znane prawo i prawo się nie zmieniło, że jest do wglądu, nie wolno przetwarzać, bo tam są dane lekarza i tak dalej, no to pani prokurator chciała to dołączyć do akt i się zapytała, czy ma to dołączyć. Ja powiedziałam, że nie ma takiej potrzeby, to mi oddała. Nie wiem, ile sztuk tego skserowała i tak dalej. No jest to prowadzone chaotycznie, po prostu pani o niczym nie jestem informowana. Pani prokurator prokuratury rejonowej we Wrocławiu? Tak, się pani Katarzyna Kaseja. Pani Katarzyna Kaseja stosuje tutaj jakieś stachanowskie tempo przyjęła w procedowaniu tej sprawy. Tak, proszę państwa, i tu jest, że ja nie mogę się kontaktować z panem Adamem Rasiem, to jest mąż pani doktor, osobiście, za pośrednictwem innych osób, telefonicznie oraz za pośrednictwem internetu. Proszę państwa, ja panią doktor raz wtedy widziałam tylko w szpitalu, kiedy odmówiła badania, tylko dlatego, że ja nie byłam zaszczepiona. Nie kontaktowałam się, nie pisałam, nie wydzwaniałam, nie widzę tu podstawy w ogóle niby takiego zastosowania tego przymusu. Proszę państwa, tak samo tu jest kłamstwo, że po prostu ja organizuję te pikiety i przed miejscem zamieszkania oraz miejscami pracy pokrzywdzonej i uporczywie i ją nękam. No nie, proszę państwa, to nie ja organizowałam te pikiety, tylko organizacja Łącznik. To były trzy dosłownie osoby, grzeczne, spokojne, w miejscu publicznym. Ale pani Adriano, tutaj przynajmniej pani nie musi tłumaczyć się z tego, że pani nie jest wielbłądem. Pani nie musi tego udowadniać. No panie Grzegorzu, no z tego wychodzi, że muszę, po prostu tu jest tak te uzasadnienie napisane. Ja przepraszam, normalnie. To niestety przed prokuratorą pani Adrianna musi udowadniać, że nie jest wielbłądem. Teraz pan Dariusz Szumiło, przedsiębiorca. Dziękuję. Dziękujemy pani Adrianie. Proszę zostać. Proszę zostać. Widzicie państwo, do czego bezprawne działanie państwa doprowadza zwykłych obywateli. Obywateli, którzy są równi wobec prawa. Każdy obywatel ma prawo utrzymania stosownej usługi medycznej bez względu na to, czy jest szczepiony, czy nie. Każdy obywatel powinien mieć równe prawa, jeśli chodzi o działanie prokuratury. Działanie prokuratury na zgłoszenie pani doktor było błyskawiczne. W ciągu 2 dni przesłuchała świadków, złożyła donos, narzuciła pewne ograniczenia na panią Adriannę. Natomiast doniesienie do prokuratury pani Adrianny zostało 2 tygodnie bez żadnej czynności, przynajmniej nam o tym jest nie wiadomo. Czy to jest godne zachowanie państwa? Wydaje mi się, że nie. Dziękuję i oddaję głos panu posłowi. Szanowni państwo, a u początku jest przecież pilna potrzeba, ciężka choroba małej dziewczynki, pilna potrzeba badań, które poprzedzić miały operację już zaplanowaną i bezprawne roszczenie wysunięte przez panią doktor Raś, bezprawne, nielegalne próby egzekwowania od opiekunki, matki, dziecka, świadectw dotyczących eksperymentalnych procedur, do udziału w których jest ona w ten sposób całkiem bezpośrednio przymuszana, to staje się podstawą do uruchomienia policji, która nachodzi panią w domu, prokuratury, która stosuje ekstra szybkie tempo działania i to są bezpośrednie konsekwencje odbijające się na ludzkim życiu, konsekwencje zaprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu segregacji sanitarnej, faktycznego przymuszania do tak zwanych szczepień, czego inicjatorem jest rząd Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem ministra Niedzielskiego, wiceministra Kraski oraz rady szalonych medyków, którzy doradzają w tej sprawie premierowi Morawieckiemu. Temu się sprzeciwiamy, to potępiamy i zwracamy się z tego miejsca i do pani doktor Raś, jak na imię? Małgorzata Raś. Pani doktor Małgorzata Raś i pani prokurator, jeszcze zerknijmy. Katarzyna Kaseja. Pani prokurator Katarzyna Kaseja. Czekamy, ciekawi jesteśmy, kto jeszcze ujawni się
jako bezduszny, bezlitosny, bezwzględny realizator polityki segregacji sanitarnej w Rzeczpospolitej Polskiej. Póki co jeszcze jest to działanie bezprawne, nielegalne. Wszystko wskazuje na to, że właśnie wobec pani Adrianny i jej córeczki dokonuje się czynów bezprawnych, takich jak odmowa leczenia, takich jak nękanie, takich jak nachodzenie, takich jak przymuszanie do znoszenia tego czy owego. I my o tej sprawie nie zapominamy. Zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy tego serialu. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.